Dzień dobry Państwu. Bartosz Majewski i Piotr Karwowski witają Państwa w kolejnej odsłonie czwartkowych spotkań SGH. Tym razem o promocji polskich produktów i marek będziemy rozmawiali z prezesem Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, panem Krzysztofem Przybyłem i profesorem Bogdanem Mrozem z Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Witamy Państwa. Od razu mówię, że czekamy na Państwa pytania. Proszę je zadawać online. Przekażemy naszym gościom i rozpoczynamy dyskusję. Bartku? Panie prezesie, chciałbym zapytać, czy pandemia zmieni kryteria wyboru konsumentów? Do tej pory według różnych badań na pierwszym miejscu konsumenci kierowali się ceną, później jakością produktu, a kraj pochodzenia był na trzecim miejscu. Mamy w ostatnim czasie wysyp różnych programów, które mają to zmienić. Prosiłbym o komentarz, czy zdaniem pana prezesa mamy szansę, że to się zmieni i dlaczego? Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie na to spotkanie. W pierwszym momencie może sprostuję, bo według naszych badań i danych od 3 lat zmieniła się już kolejność wyboru konsumenckiego i po raz pierwszy w 2017 roku cena zeszła na drugie miejsce. Dzisiaj mówimy, że jakość jest tym pierwszym kryterium wyboru wśród konsumentów i to jest bardzo dobrze, bo to daje poczucie spełnienia, nazwijmy to, tego, że polskie produkty, bo to dotyczy w dużej mierze polskich produktów, jednak są jakościowo wysokie. Oczywiście musimy zdawać sobie sprawę z tego, że pandemia ma jakiś tam wpływ na pewne działania, natomiast patrząc na jej rozwój i to, jak się w Polsce wszystko zadziało, można powiedzieć, że właściwie bardziej to była działalność psychologiczna i działająca na społeczeństwo psychicznie niż bardziej fizycznie. Choć oczywiście są branże, które bardzo na tym straciły, ale z drugiej strony są branże, które na tym bardzo zyskały. W związku z tym gospodarczo mniej więcej, załóżmy, się wyrównuje. Natomiast konsumpcyjnie poza pierwszym okresem szybkich zakupów, bo nikt nie wiedział, jak ta wojna będzie wyglądać, wszystko uległo normalizacji i spokojowi. Dużo działań się toczy w małych, wewnętrznych gronach, bo przestaliśmy się spotykać w szerszych gronach i to powoduje, że również ograniczyły nam się pewne potrzeby. W związku z tym więcej chyba oszczędzamy. Czyli teoretycznie może być, że zakupy lekko mogły spaść. Natomiast wracając do tej właśnie układanki wyboru konsumenckiego, to rzeczywiście nam, jako fundacja, która prowadzi od 30 lat konkurs Teraz Polska, który jest czysto konkursem jakościowym, no to jest jedna z najlepszych wiadomości, nareszcie udało się przeskoczyć tę cenę, bo przypominam na początku lat 90. jak zmieniliśmy swoją sytuację geopolityczną, tak naprawdę tylko cena o wszystkim decydowała i nadal w pewnym segmencie i sektorze również społecznym ona ma najwyższą wagę, ale w pozostałym, już bardziej świadomym społeczeństwie zdecydowanie idziemy w kierunku jakości. Panie profesorze, czy potwierdza pan słowa pana prezesa? Częściowo się zgadzam. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim bardzo dziękuję również za zaproszenie do tej interesującej debaty. Częściowo się zgodzę z panem prezesem, a częściowo nie. Otóż w moim przekonaniu... To jest debata, panie profesorze. Słusznie, oczywiście. Z całą pewnością pandemia zmieniła już zachowania konsumentów. Pytanie na jak długo. Zmieniła w tym sensie, i to dotyczy nie tylko konsumentów polskich, tylko w wymiarze globalnym, w tym sensie, że nastąpiła taka przymusowa konsumpcyjna asceza. No, pozamknięte centra handlowe, galerie no, wymusiły tę wstrzemięźliwość konsumpcyjną. Pytanie tylko, czy ona się nie przełoży na potem intencjonalne powstrzymywanie się od zakupu. No bo może konsumentów naszła taka trzeźwa refleksja w tym czasie odosobnienia pandemii, że może nie wszystkie zakupy, których do tej pory dokonywali, były racjonalne, że bez niektórych produktów można się obejść. Być może zaowocuje to zmianą właśnie polegającą na tym, że te zachowania konsumenckie przesuną się w stronę ograniczenia wydatków konsumpcyjnych. Może przestawimy się bardziej na tak zwane zielone wzorce konsumpcji. W krótkim czasie z całą pewnością spadła konsumpcja tych artykułów, które pochodzą z krajów, gdzie były wysokie wskaźniki zakażenia koronawirusem. No to jest naturalny, psychologiczny odruch i myślę, że temu się nie ma co dziwić. Prawdopodobnie to po jakimś czasie ustąpi, ale na krótką metę pewnie tak.
Natomiast jeśli chodzi o hierarchię czynników, które wpływają na wybory konsumenckie, to myślę, i tutaj jest zgoda z panem prezesem, że cena, relatywnie jej znaczenie zaczyna spadać, natomiast pojawiają się inne kryteria, to jest kwestia jakości, również jakości w odniesieniu do tych artykułów, które mają istotny związek ze zdrowiem i bezpieczeństwem konsumentów. To jest bardzo ważne. Na pierwszy plan, zwłaszcza w czasie pandemii, z całą pewnością wysunęły się te kwestie zdrowotne i w tym momencie ważniejsze jest zdrowie dla konsumentów niż cena, jaką trzeba zapłacić za jakiś produkt, co znalazło zresztą odzwierciedlenie w horrendalnie wysokich cenach niektórych produktów w początkowym okresie pandemii. Czyli można nawet powiedzieć, panie profesorze, że niektóre te działania przyniosły korzystne efekty. Tak to zwykle jest, że pojawiają się obok, początkowo wydawałoby się, że to takie traumatyczne przeżycie, bo ono oczywiście to jest trauma konsumencka, ale z drugiej strony pokłosiem jest chociażby przyspieszona migracja do sfery wirtualnej. Cała nasza uczelnia przestawiła się na kształcenie online. To jest też jeden z efektów pandemii, jeśli chodzi o zachowania konsumenckie, że więcej kupujemy w internecie, zwłaszcza branża spożywcza to odczuwa. Ja miałem okazję słuchać niedawno podcastu z menadżerem firmy Frisco.pl, który mówił, że oni są oczywiście beneficjentami pandemii, w tym sensie, że magazyny, które wybudowali i które mieli wykorzystywać w 2022 roku, właściwie są już w 80% zapełnione i oni muszą myśleć o nowych inwestycjach. Także tutaj pandemia przyspieszyła tą migrację do sfery online. To jest też pokłosie, jeśli chodzi o zachowania konsumenckie. Podczas naszych spotkań rozmawialiśmy już o problemach logistycznych, które pojawiły się szczególnie na początku pandemii. Czy to jest jakaś okazja dodatkowa dla promocji tych produktów, które znajdują się, albo półproduktów, które znajdują się bliżej nas? Czy to jest jakaś okazja do promocji? Znaczy, można powiedzieć, że nastąpiła taka lekka zmiana w ogóle podejścia. Tutaj będziemy za chwilę, z tego co pamiętam, rozmawiali o kwestii patriotyzmu konsumenckiego i przejścia bardziej w kierunku zwracania uwagi na miejsce pochodzenia danego produktu czy usługi. Rzeczywiście dzięki tej pandemii zwróciliśmy uwagę na te produkty, usługi, które są najbliżej nas położone, do których jest najłatwiej dotrzeć. I pod tym względem zmienia się taka optyka, prawda? Ale to też spowoduje, zresztą to, co pan profesor mówił, logistyczne zmiany, bo troszeczkę stracą na swoim znaczeniu centra, wielkie centra handlowe na rzecz centrów logistycznych, stąd będzie łatwiej dostarczać produkty, między innymi via internet. Tak, mówi się coraz częściej o patriotyzmie gospodarczym tego rodzaju, natomiast mam wrażenie, że ten wątek tego, że produkty znajdują się bliżej nas, nie jest do końca dobrze jeszcze wykorzystywany. Przecież te produkty, które sprowadzamy z bliska, są produktami jednocześnie bardziej ekologicznymi dzięki temu. Wydaje mi się, że to jest również cały do wykorzystania. Aspekt tych działań oczywiście z tym związanych, bo zresztą najbardziej nam się i najłatwiej wyobraża na zasadzie produktów tych pierwszej potrzeby, tych konsumpcyjnych, czyli produktów spożywczych, tych rzeczy, które się wytwarza do celów bieżących potrzeb gospodarstwa domowego. I tutaj tak, tym bardziej, że Polska słynie z tego, że ich produkty są nie tylko że wysokiej jakości, ale również zdrowe. To ten aspekt, co pan profesor mówił o tym przejściu w kierunku bardziej pilnowania kwestii zdrowotnych związanych z pandemią. Tak, jeśli chodzi o zachowania, tutaj zgodziłbym się z panem prezesem, jeśli chodzi o zachowania konsumenckie, to jeszcze przed pandemią obserwowaliśmy taki renesans zainteresowania produktami lokalnymi, regionalnymi, zwłaszcza wśród młodych konsumentów z pokolenia Y, z pokolenia Z. No bo oni nie chcą, żeby produkt, który dociera na ich stoły, do ich kuchni, przebył dużą liczbę tak zwanych żywnościokilometrów. To znaczy, żeby to produkty pochodzące od lokalnych dostawców, wytwórców, siłą rzeczy nie nafaszerowane konserwantami, zdrowsze, bezpieczniejsze pod względem zdrowotnym i tak dalej. Tę tendencję można było zaobserwować. Ja myślę, że ona w czasie pandemii została jeszcze wzmocniona. I być może to też zaowocuje, zresztą w czasie pandemii jeszcze ten wątek pojawił się właśnie dodatkowo tego patriotyzmu konsumenckiego, że kupujmy produkty od lokalnych wytwórców, bo w ten sposób też wspieramy tworzenie lokalnych miejsc pracy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście te nastroje są nie tylko w Polsce, są również w Stanach Zjednoczonych, gdzie już też dawno temu były kampanie typu Buy American,
W wielu innych krajach też. Niektóre kraje mają przekonanie, że ich produkty są absolutnie najlepsze. To proszę porozmawiać z Włochami czy z Francuzami, to oni uważają, że tylko ich produkty i żadne inne. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że żyjemy też w globalnym świecie, więc tutaj to wahadło też nie, prawdopodobnie nie odwróci się tak całkowicie w drugą stronę, że uciekniemy od produktów globalnych, no bo jeśli chodzi o artykuły spożywcze, tak. Tym bardziej, że rzeczywiście nasz przemysł spożywczy no, wykonał duży skok jakościowy i te produkty są naprawdę w porównaniu z produktami pochodzącymi z innych krajów no, znacznie lepsze. Znacznie lepsze, tak. Nieprzypadkowo zresztą dostają też właśnie te znaki. Tak, mamy taką tendencję do lokalnych produktów, promocyjne, tak. Bo blisko, bo ekologicznie, bo mniejszy ślad ekologiczny, ale z drugiej strony też wątki ekonomiczne, bo jeżeli będę kupował lokalne produkty, no to zostanie więcej w gospodarce. I stąd cały renesans związany z patriotyzmem konsumenckim, który jest tą koncepcją bardzo silnie przywoływaną. I pytanie do panów, czy mamy szansę, żeby ten patriotyzm konsumencki wpłynął na zachowanie konsumentów w trwały sposób, a nie tylko na zasadzie takich krótkoterminowych efektów związanych z pandemią. Bo pandemia zmieniła nasz świat bardzo mocno. No i pytanie, czy odmrażając gospodarkę, te pewne tendencje, które się zarysowały, będą trwale występujące, czy wrócimy do tego, co było wcześniej. Nawet w kontekście kryteriów, bo jeżeli będziemy kupować lokalne, to być może muszę mieć też na uwadze ten wątek ekonomiczny i swojego bezpieczeństwa finansowego, więc być może znowu wrócę do kosztów, a nie jakości. To tu jest wiele wątków poruszonych, więc może próbujmy to lekko usystematyzować. Zresztą cała idea promocji polskich produktów w ostatnim okresie, która wychodzi, między innymi bardzo mocno podkreślone przez element pandemii, jest kwestia właśnie zwrócenia uwagi na produkty krajowe, bo lokalność tu jest pojęciem względem, dla jednego lokalność to jest okolice 10 km, dla innego 1000, ale nadal jest to jakaś lokalność. Rzeczywiście całe wielkie szczęście tego, że taki produkt jak Teraz Polska, konkurs Teraz Polska wywodzi się z tej części edukacyjnej, bo tak naprawdę największe znaczenie w tym wszystkim ma edukacja. Edukacja społeczna i ta nie tylko kierowana przez środki masowego przekazu do dorosłych, ale już również do młodzieży w szkołach. I to jest bardzo ważny element, o tym być może jeszcze będziemy za chwilę rozmawiali. Natomiast zdecydowanie element edukacji robiony, organizowany również przy okazji konkursu Teraz Polska, był tworzony po to, żeby nauczyć Polaków tego, że polskie jest dobre, prawda? Polskie jest dobre, podkreślam to dodatkowo. Dzisiaj mówimy, że polskie jest wysokie. Czy to się już udało? Tak, znaczy w tej chwili można powiedzieć, że to jest trochę inaczej, bo przez pierwsze 10 lat, 30 lat temu byliśmy zalani zagranicznymi produktami, których nie było dostępnych przez wiele, wiele lat w Polsce, ładnie opakowanymi, ładnie nazywanymi i wtedy rzeczywiście ten polski producent miał ogromny problem z przebiciem się do sieci handlowych, bo nikt nie chciał ich przaśnych, niezbyt dobrze wyglądających produktów kupować. Wtedy powstała idea tworzenia właśnie i namawiania przedsiębiorców na to, żeby się starali stworzyć coś lepszego. Powstał konkurs Teraz Polska i przez te pierwsze 10 mniej więcej lat, 15, temu było poświęcone właśnie promocji, edukacji, promocji polskich produktów. Później się okazało, że walorem równie ważnym jak kraj pochodzenia jest też jakość tego produktu i dzisiaj po następnych 10-15 latach nagroda Teraz Polska jest nagrodą czysto jakościową. Ale to się bezwzględnie jedno z drugim bardzo wiąże, bo jeżeli nauczymy nasze społeczeństwo tego, że nasze produkty, usługi są wysokiej jakości, to o wiele łatwiej będzie ich edukować, żeby jednak, jeśli mają do wyboru produkt polski czy zagraniczny, wybierali polski, bo to, jak tu mówił pan profesor, jak pan mówił, wspiera również polską gospodarkę, bo dzięki temu mamy miejsca pracy, mamy wykorzystywanie naszych surowców i mamy również później w efekcie wyższe PKB. I to jest ta wspólnota działająca i to jest najważniejszy właśnie element systemu promocji polskich produktów. Połączyć te dwa działania. Panie profesorze, czy tylko edukacja, czy też jeszcze inne elementy po to, żeby ten patriotyzm konsumencki zaczął działać? Bo jeden z problemów zgłaszanych przez bardzo wielu konsumentów jest kwestia rozpoznawalności. Co jest tak naprawdę polskie, o czym mówimy? Nawet aplikacje powstają, które mają ten wybór ułatwić. Czy pan profesor mógł tutaj jakieś wskazania zarekomendować? Tak, oczywiście dwa słowa komentarza, ale do tego, co mówi pan prezes i też do próba odpowiedzi na pana pytanie. Otóż ja myślę, że to nie jest tak łatwo wbrew pozorom odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, dlatego że
też zachowania konsumenckie i to, jak się zachowujemy, one się wiążą z całym kompleksem uwarunkowań społecznych, socjologicznych i tak dalej, i też z poczuciem własnej wartości. Na początku, jak tutaj słusznie pan prezes zauważył, no, był taki okres, ja bym go nazwał cielęcego wręcz zauroczenia wszystkim tym, co zagraniczne, był zalew kolorowej tandety, która płynęła do nas, wspartej krzykliwą, agresywną reklamą. No i polskie produkty były zepchnięte w cień. Powoli polscy producenci zaczęli nabierać tej sprawności marketingowej. Przemysł spożywczy zrobił ogromny skok jakościowy. No i pojawiły się produkty, które naprawdę są przyzwoitej jakości i też wsparte też przemyślaną też działalnością marketingową. Poza tym polscy konsumenci nabrali też pewności siebie, zaczęli jeździć na zachód, zaczęli porównywać, zaczęli się przekonywać, że nasze wcale nie jest gorsze, że polskie nie równa się gorsze, byle jakie i tak dalej. I nastąpił ten w miarę wzrostu poziomu zamożności, wzrostu poczucia własnej wartości. Zaczęliśmy również doceniać nasze rodzime produkty. I pojawił się taki typ, który ja bym nazwał, może to brzmi bardzo paradoksalnie, kosmopolitycznego Sarmaty wręcz. To znaczy takiego konsumenta, który jest dojrzały, zresztą taka była kiedyś typologia, którą przeprowadził Pentor, świadomy własnej wartości, a równocześnie jest to konsument, czyli konsument, który może powiedzmy pojechać część wakacji spędzić na Bali czy na Malediwach, a drugą część na przykład w gospodarstwie agroturystycznym na Mazurach, który kupuje również polskie produkty, tak? Kupuje kiełbasę lisiecką, czy kupuje miód kurpiowski, prawda? Czy polskie miody pitne, a równocześnie raczy się też dobrą whisky. I tutaj następuje jakaś taka zgodna, pokojowa koegzystencja, jeśli chodzi o ten koszt. Kupuje wódkę wyborową polską. No właśnie. No i oczywiście polską wódkę wyborową, która tutaj pan prezes Szumowski by mi nie wybaczył, gdyby pewnie o tym nie wspomniał, bo on bardzo sprawnie prowadzi akcję promocyjną, która jest ceniona przez koneserów trunków na całym świecie. No właśnie, bo czy przypadkiem jednak to wahadło nie wychyla się w drugą stronę? Mamy pytanie od publiczności. Czy zbudowanie polskiej marki na świecie jest w ogóle koniecznością? Produkt, jeżeli jest dobry, broni się przecież sam przed konkurencją. No, to jest tak, nie wiem, czy pan... Panie profesorze, może tym razem pan rozpocznie. Tak, proszę panie prezesie, może pan. Przepraszam, że się... Tak. Oczywiście, że nadzieją wszystkich Polaków jest to zbudowanie silnej polskiej marki, pod którą będziemy mogli jak pod sztandarem chodzić po całym świecie i mówić, że jesteśmy wspaniali. Ale nie samo hasło jest tutaj najważniejsze. Bardziej tutaj ważne jest dobudowanie wizerunku Polski, bo to jest chyba ten ważniejszy aspekt, na który... Ale to już, przepraszam, troszkę inny wątek, tak? Promocja Polski jako takiej. No ale nie da się wypromować dobrze produktu, jeśli mamy słaby wizerunek. A taki nie jest, mimo wielu silnych działań, nie jest stworzony, ponieważ przez te 30 lat nie stworzyliśmy jednej strategii. To, przepraszam, jeszcze doprecyzuję. Czy tak? Nie chodzi o to też, że producenci, którym życzymy bardzo, bardzo dobrze, polskim producentom, nie zaczną próbować żerować właśnie na takim sentymencie politycznym i paradoksalnie, czy konsumenci nie stracą na tym, że mogą dostać produkty jednak niekoniecznie tak dobre jak inne, ale polskie? No, nie ma, nikt nikogo nie zmusi do zakupu, to jest wolność. Tutaj mamy na szczęście ten element, że nie posiadamy kartek, na które musimy wykupić konkretny produkt. Mamy wolność i ten rynek decyduje o wszystkim. No, w związku z tym przedsiębiorcy nie są też w ciemię bici, więc produkują to, czego oczekuje rynek. I tak go ubierają i tak go definiują, żeby pasował każdej grupie społecznej. To, co mówimy, to wykonujemy wsparcie dla nich, prawda? Wszystkie programy, które są realizowane dzisiaj w Ministerstwie Rozwoju, to kiedyś te ministerstwa się różnie nazywały, między innymi Ministerstwie Rozwoju, bo gospodarką w Polsce zajmuje się parę sektorów, stąd ten cały czas bałagan. Ale w związku z tym budowane są i skierowane głównie do małych, średnich przedsiębiorców, pomagając im w tym właśnie pokazaniu się pozytywnym. Duże przedsiębiorstwa, bardzo duże przedsiębiorstwa realizują swoje własne strategie i one do końca nie są zainteresowane. To mówimy w tej chwili głównie o rynku wewnętrznym, bo jeśli chodzi o rynek zewnętrzny, te duże już tutaj chętniej skorzystają z pomocy również, no ale ten warunek jest podstawowy. Musimy mieć jedną spójną strategię promocji, strategię budowania marki Polska.
Jest kolejny komentarz. Zgadza się, to jest istota promocji produktów polskich. Dlaczego to jest ważne dla gospodarki? Według analiz ekonomistów aż 79 groszy z każdej wydanej złotówki zostaje w Polsce, jeśli kupimy towar rodzimej firmy wyprodukowany w kraju. Ja nie wiem, czy to prawda. Tak, te badania ale... krążą po Polsce krążą od dłuższego czasu, tak, prawda, panie profesorze? Tak. I oczywiście są prawdziwe, na całe szczęście. Tam drugą częścią tej wypowiedzi jest to, że jeśli kupujemy zagraniczny, to tylko 25 groszy zostaje z każdej złotówki w kraju. Jest jeszcze ten element pośredni dotyczący kwestii kupowania produktów w Polsce wyprodukowanych nie przez polskie przedsiębiorstwa, bo też ten wariant... Importując kapitał zagraniczny, mamy mnóstwo przedsiębiorstw, przedsięwzięć w Polsce realizowanych siłą kapitału zagranicznego, ale w pełni rękoma Polaków, z materiałów polskich i w miejscu polskim. Więc tutaj, jest, z tego co pamiętam, wyliczeń 76 groszy. Zostaje więc bardzo niewielka różnica między, czyli sama kwestia pochodzenia kapitału nie ma aż takiego znaczenia. Ważne, żeby był realizowany w kraju. I to jest prawda. Tak, w nawiązaniu jeszcze do tego, co tam wcześniej padło takie pytanie, że po co w ogóle promocja, tak? No oczywiście, no przede wszystkim powinien mieć dobry produkt, co do tego nie ma wątpliwości, ale dobry produkt bez wsparcia promocyjnego, bez ofensywnej, najlepiej jeszcze kreatywnej promocji, no nie ma szansy przebicia się na rynku globalnym. To trzeba sobie jasno, otwarcie powiedzieć. To jest elementarz i niestety w tym żyjemy w globalnym świecie, to jest jeden wielki globalny zgiełkliwy jarmark idei, koncepcji, gdzie jest mnóstwo produktów, każdy walczy o to, żeby się przebić do świadomości konsumentów, tym bardziej, że konsumenci są bombardowani tysiącami różnych komunikatów. No i żeby do nich dotrzeć, no trzeba być ofensywnym, trzeba umieć się sprzedać, po prostu to od dawna tak było. W starożytnych Pompejach już przecież odkryto inskrypcje reklamowe i dzisiaj też, tylko dzisiaj to dokonuje się w innej oczywiście formie, w przestrzeni wirtualnej. No całe spektrum różnych metod jest wykorzystywane, więc to jest konieczne. Oczywiście dobrze jest dla lokalnych wytwórców, dobrze jest, jeśli konsumenci kupują produkty polskie. No ale nie oszukujmy się, no, trudno jest odciąć się od rynku globalnego. No, nie mamy niestety polskich gadżetów high-tech, tak? Nie mamy super nowoczesnych technologii, no i pewne produkty muszą być kupowane za granicą, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast jest potrzeba ofensywa promocyjna. Zresztą tutaj jeszcze prawdopodobnie do tego nawiążemy. To jest kwestia chociażby rynku też paneuropejskiego, rynku unijnego, kwestia produktów, które są oznaczone certyfikatami unijnymi albo mają to oznaczenia unijne. Ja myślę, że do tego jeszcze pewnie wrócimy, bo to też jest dobry wehikuł promocyjny, jeśli takie produkty mają jakieś tam, są lokalnymi specjalnościami i chodzi o to, żeby te lokalne specjalności, one przedarły się na rynek światowy, tak jak kiedyś potrawa, pizza była potrawą neapolitańskiej biedoty, a stała się sztandarowym kuchniem, wtargnęła przebojem na rynki międzynarodowe. Tak? Więc takich produktów można by znaleźć jeszcze więcej, które były produktami zakorzenionymi lokalnie, prawda? Czy produkty, czy bary sushi, tak? I tak dalej w Japonii. Więc tego można znaleźć więcej. Tylko pytanie właśnie też w kontekście całej strategii promocji kraju, co chcemy promować na zewnątrz, bo jeżeli nawiążemy do tej lokalności, to pytanie, czy taka zaściankowość, cepelia nie będzie blokowała właśnie promocji produktów wysokich technologii, zaawansowanych, które też wytwarzamy, a w świadomości światowej nie jesteśmy pierwszym wyborem konsumentów na całym świecie. Ja chciałem zdecydowanie dać odpór temu sformułowaniu. Lokalny to zaściankowy. Jeśli mówimy o produktach lokalnych, mówimy realizowanych przez małe, średnie przedsiębiorstwa, z reguły rodzinne. I każdemu na świecie życzę tego, żeby te firmy rodzinne, tak jak polskie, były tak wysoko zaawansowane technologicznie. W związku z tym nie boimy się tej zaściankowości. My oczywiście zawsze rozdzielamy tę kwestię, że najlepiej jest kupić kefir ze spółdzielni mleczarskiej w okolicach, bo jest łatwiej i chleb z piekarni, ale mnóstwo jest tych również okręgowych spółdzielni mleczarskich, które produkują na cały świat. Są firmami globalnymi, a akurat przemysł mleczarski w Polsce jest bardzo, bardzo wysoko stojący. Mamy przykład dwóch wspaniałych firm, które są potentantami światowymi w produkcji mleka w proszku. To jest spółdzielnia w Kole i Mlekowita. Wszyscy Mlekowite znają, spółdzielnia w Kole może mniej, ale to są dwaj najwięksi producenci i nie przeszkadza tutaj ta lokalność. Oczywiście przy okazji są laureatami też konkursu Teraz Polska na inne produkty, sery, serki, kefiry.
bo to są wszystko powiązane, ale to są firmy lokalne, które mają to, co zresztą na początku było mówione, branża rolno-spożywcza, mają nieprawdopodobną technologię, której nikt nie ma na świecie. Ja jako dykteryjkę wspomnę, jeśli już mówimy o tych lokalnościach, jak miałem przyjemność zwiedzać zakłady Lazur, to jest spółdzielnia mieszczanska Lazur, produkujące sery pleśniowe, pierwsza w Polsce, która trzeba produkować sery pleśniowe, ale prezes tej spółdzielni miał ideę fix i on chciał stworzyć taki ciąg produkcyjny, gdzie wieża cysterna z mlekiem, wlewa mleko, a na końcu wychodzi ser. I on do tego doprowadził. Ta linia powstała pierwsza na świecie. Jej duplikat powstał parę lat później w Stanach Zjednoczonych, w Milwaukee, w Stanach, gdzie są najwięcej krów istnieje, prawda? Ale żeby było weselej, budowali moją Szwajcarzy i Niemcy z Bawarii. Także to potrafimy tworzyć takie elementy i wydawałoby się mała spółdzielnia lokalna, prawda? Mały zespół lokalny. Więc my potrafimy tworzyć te rzeczy szerzej, nie musimy się ich obawiać, a tak na marginesie. Wielką siłą i potęgą sukcesów polskiego przedsiębiorców, polskiego przemysłu jest to, że my z reguły wypełniamy tak zwane nisze. Właśnie nie elementy globalne dostępne powszechnie i wszędzie, tylko te, do których trzeba specjalnie się nachylić. Zagranicznemu kapitałowi, który jest ogromny, nie chce się schylać po drobne rzeczy. My mamy o wiele niższy, nam jest o wiele łatwiej, mamy o wiele bliżej do tej niszy i my ją bardzo pięknie wypełniamy. I takich pomysłów, które są w Polsce, jest paręnaście, prawda? Nie tylko w dziedzinie rolno-spożywczej, ale jachty dla przykładu, przemysł okienno, właśnie stolarka okienno-drzwiowa, prawda? To są rzeczy, w których my jesteśmy najlepsi na świecie. A ostatnio bardzo wiele mówi się o polskim przemyśle meblarskim, który przez dziesięciolecia był podpięty totalnie pod niemieckich handlowców, można tak powiedzieć, a teraz pokazuje się, że sam jest i wygrywamy. Tak, no chociaż myślę, mamy... Bardzo dobre pytanie, wokół czego budować też narrację o Polsce i o polskich produktach, bo rzeczywiście jest to niebezpieczeństwo z jednej strony zasklepienia się w zaściankowości i takiego źle rozumianego izolacjonizmu. Ja myślę, że potrzebny jest mariaż tradycji z nowoczesnością, czyli z jednej strony te produkty, które mają oparte są na tradycyjnych recepturach, jeśli mówimy o przemyśle spożywczym, zakorzenione lokalnie i świadczące o naszej odrębności, o barwności naszej kultury, a z drugiej strony no też i te produkty, które mówią o tym, że Polska staje się krajem nowoczesnym, dynamicznym, gdzie możemy zaoferować również nowe technologie, nawet jeśli te technologie są gdzieś tam ulokowane, są w rynkach niszowych. Więc myślę, że to jest potrzebne po to, żeby przełamać ten stereotyp no właśnie też Polski jako kraju zacofanego, który no, został z tyłu i tak dalej. To już chyba przełamaliśmy. To już chyba przełamaliśmy, bo mamy świetne wyniki, mieliśmy świetne wyniki gospodarcze, jesteśmy postrzegani jako taka gospodarka szybko rozwijająca się, należymy do 25 najlepiej rozwiniętych krajów świata, mamy 38 milionów konsumentów, tak? Mamy 1400 centrów wspierania biznesu, jeśli dobrze pamiętam, mamy dobre współczynniki skolaryzacji, polskie uczelnie chyba dwa lata temu miały chyba ponad 1 200 000 studentów, ponad 300 tysięcy absolwentów, więc ten potencjał jest, również potencjał intelektualny, który przyciągałby też tutaj inwestorów zagranicznych do nas i który równocześnie świadczyłby o tym, że potrafimy no, produkować produkty, które są na rynkach globalnych dostępne. Zresztą ja już wspominałem w krótkim wywiadzie, który ukazał się w gazecie SGH, że mamy markę polską, która nie jest postrzegana jako polska, mianowicie Inglot, która ma już od 11 lat swój sklep w prestiżowej lokalizacji na Times Square w Nowym Jorku. Jest to marka bardzo ceniona na rynkach zachodnich. W tej swojej wąskiej dziedzinie. Tak, w tej swojej wąskiej dziedzinie. Ale to jest ten przykład, o którym mówił pan prezes, że szukajmy nisz rynkowych i wchodźmy w ten rynek globalny, właśnie w te globalne nisze rynkowe. To jest, to myślę, prawda. Ale to są te firmy, które są w slangu... Bo mamy apetyty na więcej, to znaczy jasne. Jako konsumenci, ale też no, polscy patrioci, mamy ochotę na mocne marki i produkty właśnie z branży high-tech. To o czym wszyscy marzą. Czy tu są jakieś działania, czy są możliwe działania? No, oczywiście mamy ostatnio sukcesy w branży gamingowej.
Tak, no, ale coś więcej. Ja nie jestem specjalistą branży gamingowej, natomiast no, wiem, że no, jest niesamowity sukces tego studia CD Projekt, tak, Red. I no, Wiedźmin podbił, z szturmem zdobył rynki światowe, tak samo Cyberpunk 2077. I to jest, myślę, że bardzo dobry przykład, że potrafimy w tych dziedzinach, które kiedyś Pierre Bourdieu, francuski socjolog, nazwał przemysłami symbolicznymi, czyli tymi przemysłami, które w jego mniemaniu generują najwyższą wartość dodaną. No to jest to oprogramowanie komputerowe, branża muzyczna, przemysł filmowy, o kultura, na pewno będziemy jeszcze mówili o kulturze, to też jest, dzisiaj to są tak zwane przemysły kreatywne i tutaj branża gamingowa gdzieś tutaj też pewnie by się lokowała, więc my musimy szukać takich właśnie miejsc, takich niż, które będą łączyły no, tę polską kreatywność, przypisano nam, niekonwencjonalne działania, przełamywanie stereotypów, to co kiedyś Schumpeter nazywał twórczą destrukcją, z nowoczesnymi technologiami i właśnie z taką pewną śmiałością. No, musimy się pozbyć polskich kompleksów. No, jeśli jeździmy jako profesor na początku, jak jeździłem na konferencje międzynarodowe, to tak byłem trochę zakompleksiony, bo to z Polski, tak. Jak zobaczyłem, co mówią inni, jak posługują się językiem angielskim, powoli zacząłem się pozbywać tego kokonu i myślę, że tak to trzeba robić, to każdego z nas to dotyczy, powinniśmy starać się przełamywać to i nie bać się po prostu wkraczać w nowe dziedziny, nawet jeśli na początku nie będzie sukcesów, trzeba po prostu tego próbować, tak, iść dalej. W pełni się z panem profesorem zgadzam, jeszcze dodam, że oczywiście ten element, o którym pan profesor mówi, my na świecie i tak jesteśmy najbardziej postrzegani względem na ludzi, jako ludzie, prawda? Jeśli pytamy się, z czego Polska słynie, no nie mamy tej marki, ale najbardziej rozpoznawalne to są postaci. Postaci Jan Paweł II, Lech Wałęsa, ostatnio Robert Lewandowski, więc to są takie osoby, które ułatwiają zagranicznym osobom kojarzenie sobie z krajem, bo poza tym tak naprawdę nie wypracowaliśmy sobie jednolitej marki. Tutaj Kraków wszystkiego nie zrobi, ale jest szansa, żeby idąc nawet tym trybem prowadzić działania strategii marketingowej na świecie. Tak, żeby jeszcze spiąć to taką klamrą, puentą, to pytanie, które pan dyrektor Majewski zadał, ten mariaż tradycji z nowoczesnością, świetnym przykładem jest Bawaria. Oni połączyli tam swoją bawarskie zwyczaje, Oktoberfest no, i są równocześnie z zagłębiem super nowoczesnych technologii, więc jest to po prostu możliwe, jedno z drugim się nie kłóci. Tak. Pytanie do internautów, które też chcieliśmy zadać. Czy metka Made in Poland jest obciążeniem, czy czymś, co zwiększa sprzedaż? Bo możemy mówić o pewnych różnych podejściach. Z jednej strony mamy firmy, które tą polskość ukrywają, bo to jest warunek odniesienia sukcesu na zagranicznych rynkach, a inne do niej nawiązują, jeżeli nie spełniają do końca kryteriów, o których byśmy mówili, że są do końca polskim produktem. Tak, niektóre firmy się chowają za takim wstydliwie, za tymi obcojęzycznymi nazwami, no bo uważają, że to im pomoże odnieść sukces. No w pewnym sensie zrozumiałe, no bo proszę mi wskazać konsumenta, który potrafi wymówić rogal świętomarciński, tak? Ja moim studentom zagranicznym, jak mówiłem o atrakcjach polskich kulinarnych, to wspominałem, że jest taki, no nazwałem to brioche de Poznań. No bo to do nich przemawiało, tak? No ale mówiąc poważnie, prawdopodobnie jest tak, że no, trzeba tutaj, jeśli chodzi o tę umiejętność operowania na rynkach międzynarodowych, no trzeba po prostu wspierać się i tutaj, jeśli chodzi o rynek unijny, tymi różnymi oznaczeniami, tak? My mamy, Polska ma chyba 40, ja dobrze pamiętam, 42 produkty, które mają te oznaczenia unijne. To jest ta chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Mamy 42. Pierwsza była brędza podhalańska zarejestrowana w 2007 roku, potem był oscypek, potem była chyba redykułka. Smażony wielkopolski, prawda? Tak, potem jeszcze z innych tam, czosnek galicyjski, tak i jeszcze parę innych produktów. No, antruty galickie, rogal świętomarciński, kiełbasa lisiecka. Specjalnej technologii. Tak, no, słynna kiełbasa lisiecka, którą wożono jako w prezencie dla Jana Pawła II i która gości na stołach smakoszy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. No i mamy oczywiście, jeśli chodzi o te produkty, które mają to oznaczenie tradycyjne, gwarantowana specjalność, to są miody nasze. Dwójniaki, trójniaki, czwórniaki, ale też i kiełbasa jałowcowa staropolska, kiełbasa myśliwska staropolska też. Mamy 42 takie produkty, jeśli dobrze pamiętam, natomiast Włosi mają prawie 300. Francuzi mają 250, Hiszpanie około 200, Portugalia 140.
Niemcy mają chyba 90, więc mamy jeszcze tutaj sporo do nadrobienia, no ale ten wysiłek promocyjny się opłacił, bo pan chyba, jeśli dobrze pamiętam, pan Kazimierz Furczoń, który założył spółdzielnię Gazdowie chyba, tak, i walczył o tę rejestrację Bryndzy Podhalańskiej, no, jest takim dobrym przykładem, że no, jeśli się chce, to można. Tak. Ale tu pan profesor poruszył ten wątek podążania z promocją, budowania możliwości wchodzenia na rynki zagraniczne tą częścią tradycji, tą bardzo lokalną częścią tradycji. Ona jest bardzo ważna, bo ona buduje obraz kraju. Do tego cały czas brakuje mi tego elementu bardzo ważnego, to jest budowania kuchni polskiej jako nie tylko jako słowa, ale również jako produktów, dzięki w tym wykorzystywaniu również w części tych tradycyjnych wyrobów, ale budowania kuchni polskiej, tak jak jest kuchnia włoska, kuchnia francuska, meksykańska, bo dzięki temu można szerzej te rzeczy promować i projektować. I mnie osobiście brakuje tego spójnego programu dotyczącego właśnie zespalania takich działań. Co prawda jestem współautorem takiego projektu Wokół Polskiego Stołu, to się tak ładnie nazywa. Stworzyliśmy ten program, znaczy ja podobny bardzo program stworzyłem 15 czy 20 lat temu, ale on od paru lat funkcjonuje. Zaczynają elementy tego programu występować już powoli, bo wczoraj będąc w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobaczyłem na ich stronie wcześniej informacje o tym, że właśnie oni tematyce kuchni polskiej poświęcają specjalny dział, czyli coś się dzieje w tym temacie. Mnie, co prawda, przy programie Wokół Polskiego Stołu chodziło nie tylko o to, co na tym stole stoi, ale w jakim naczyniu, z czego jest stół zbudowany, w jakim to jest pomieszczeniu, jaki dookoła jest dekoracja, czy można do tego dodać muzykę, czyli pełny obraz. I to jest taki element, którym moim zdaniem należy budować przekaz o Polsce za granicę. Bo można go wtedy budować uzasadniając dlaczego. Dokładając do tego słynnych Polaków, którzy są bardzo ważni, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w Azji wydawać obiady chopinowskie, bo Chopin w Azji jest bardzo dobrze. No, w Japonii w szczególności. Tak. Prawda? Kultura, czy jeszcze jakieś inne elementy, które w ramach tego tworzenia wizerunku Polski za granicą moglibyśmy wykorzystać? Gdybyście panowie mieli tą strategię stworzyć, taką centralną, łączącą wszystkie dotychczasowe strategie, to co moglibyście panowie zaproponować? Ja myślę, że promocja Polski, polskich produktów za granicą to jest umiejętność grania na różnych instrumentach. To nie jest jeden instrument, czy trzeba umieć grać, to nie jest, to musi być orkiestra symfoniczna i ona musi mieć swojego dyrygenta. I z tym jest problem, to jeszcze do tego zapewne wrócimy. Więc trzeba, to po pierwsze, czyli trzeba wykorzystywać całe spektrum różnorodnych narzędzi. Oczywiście kultura, mamy wielkie nazwiska, mamy bogate dziedzictwo kulturowe, mamy noblistów. Kuchnia, chociaż powiedzmy sobie otwarcie też przy całym szacunku i upodobaniu dla naszych kulinarnych specjałów, to jednak no, w porównaniu z Włochami czy z Francuzami, no trudno nam będzie rywalizować się z kuchnią chińską. No ale oczywiście trzeba się przebijać. Pozwolę kultura, sobie nie zgodzić, panie profesorze, tak, zupełności, ale tym później. No nie, no to oczywiście jest kwestia de gustibus non disputandum est, o gustach się nie dyskutuje, więc oczywiście trzeba przełamywać stereotypy. Ja nie uważam, że powinniśmy być ofensywni, tutaj zgoda. Natomiast no, chodzi o rozpoznawalność. To są twarde fakty, panie prezesie. Tak, bo ja mówiłem, żebyśmy budowali w ten sposób. Budujemy. To najlepsza, jedna z najlepszych metod budowania tej rozpoznawalności. Tak, to zgoda, tak, oczywiście, to trzeba przekonywać. Tu mamy motyw przewodni, uzasadnienie i można prowadzić piękne kampanie wokół tego, tak? Wokół tego, nie na siłę reklamując się danym produktem czy daną usługą. No, to zupełnie zmienia. Rozumiem. Pan profesor być może ma na myśli dość ciężką, tłustą dietę mięsną, z którą my kojarzymy, a to nie do końca prawda, bo mamy całe duże pokłady. Nie, polskie pierogi na przykład. Tak. No, świetnie, moi włoscy znajomi zachwycają się polskimi pierogami. Tak, ale pierogi więc produkowane są na całym świecie. Począwszy od Chin, a skończywszy na Meksyku. Oni mają swoje ravioli, to jest inna sprawa. No, ale tak. Wracając jeszcze do pytania pana dyrektora, otóż no, na pewno sport. No, jak często gdzieś tam jestem za granicą i się pada pytanie, skąd jesteś, Polska. A, Robert Lewandowski, tak, no, przykładowo. Nie? Więc silne marki osobiste, te nieproduktowe marki osobiste, wyraziste, one też pomagają jak budować rozpoznawalność kraju.
Natomiast oczywiście no, to musi być kojarzone też z taką szerszą działalnością. Tutaj jest ogromna rola no, polskich placówek dyplomatycznych, ambasadorów, polskich instytucji, które są odpowiedzialne za promocję. Ja miałem okazję obserwować w akcji, proszę popatrzeć, jak się zachowuje, jak działa ambasador amerykańska, pani Mosbacher w Polsce. Tak? Ja miałem okazję obserwować, jak działają włoscy ambasadorowie w Polsce. Poprzedni pan ambasador, miałem okazję poznać pan Alessandro De Pedis, czy obecny pan Aldo Amati. Oni są bardzo, bardzo tacy ofensywni, jeśli chodzi o promocję włoskich produktów. Ale my mamy też naszych ambasadorów, dwie panie ambasadorów, które się świetnie sprawują. Też miałem okazję obserwować, jak pani Irena Anders dobrze reprezentuje polskie interesy, czy pani Marzenna Adamczyk w Hiszpanii, nasza ambasador w Hiszpanii, która bardzo często się pojawia w tamtejszych mediach społecznościowych. Udziela mnóstwo wywiadów dla telewizji, dla różnych mediów i jest traktowana, jest postrzegana jako osoba na luzie, umiejętnie kształtująca wizerunek też Polski jako kraju też przyjaznego, normalnych ludzi, potrafiących z dystansem do siebie podchodzić i no, jako normalnego europejskiego kraju. I myślę, że to jest ogromna rola, dlatego że to jest dla wielu z konsumentów w tych krajach pierwszy kontakt. Tak? Plus oczywiście no, wszyscy ci, którzy stykają się z kimś z zagranicy. Również tutaj widzę rolę profesorów, studentów, którzy do nas przyjeżdżają, mamy z nim pierwszy kontakt. Menadżerów, którzy wyjeżdżają na kontrakty, studentów, którzy wyjeżdżają, bo my w ten sposób budujemy wizerunek naszego kraju na naszą skromną miarę. Tak? To jest bardzo ważne. Także to nie jest tak, że tylko jedne centralne akcje, wielkie tam zorkiestrowane akcje promocyjne, to musi być żmudny wysiłek. Tak, tak, panie profesorze, Taro Kono, minister japoński, który niedawno był u nas z wizytą, jako student studiował przez chwilę właśnie w SGH, w naszym akademiku mieszkał, poprosił, żeby zaprowadzić go, poprosił o pączka z Mokpolu, o tak w skrócie. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy na chwilę wrócili być może do Polski. Mamy też tutaj takie pytanie. Polacy chcą wybierać produkty polskie, ale nie zawsze mają wiedzę na temat ich pochodzenia. Wiemy też, że są pewne problemy z oznaczaniem produktów. Z drugiej strony trudno oczekiwać, bo są inicjatywy, są nawet specjalne aplikacje do rozpoznawania pochodzenia produktów, ale trudno oczekiwać, że kiedy jesteśmy w sklepie, będziemy na tyle patriotyczni konsumencko, że każdy produkt zawsze będziemy sprawdzali. Więc chciałem panów jako ekspertów zapytać właśnie o te metody docierania z tą informacją, o metody przekonywania konsumentów. Znaczy, to panie prezesie. Oczywiście bardzo zmienia cały czas. Mm-hmm. Jak zwykle to, co parę minut temu pan profesor mówił o tych polskich producentach, którzy wychodząc za granicę podszywają się pod obce nazwy. Ja wtedy chciałem dodać, bo pamiętam takie sytuacje z lat 90., kiedy jedyna możliwość sprzedania polskiego produktu była pod warunkiem, że będzie pod obcą marką. I znam osobiście firmę, która wykupiła markę austriacką po to, żeby dostać się do sieci tej handlowej Billa. Wtedy o to chodziło. I to był człowiek, który przez ileś lat dobijał się do dyrektora handlowego tamtej sieci, dając bardzo dobre polskie już wtedy produkty. On go nie chciał, bo to był obcy. Jak firma jego wykupiła markę austriacką i wsadziła w to w opakowanie i zaczęła sprzedawać i mieć bardzo duże efekty. Czy chemia niemiecka jest lepsza? No właśnie, do tego zaraz dojdziemy, prawda? I później poszedł na to spotkanie z tym dyrektorem handlowym, który mu dziękował za to, że prawda, takie dobre produkty do niego sprowadza. I mówi, ale ja pana znam. Mówi, tak. A co pan mi tutaj sprzedaje? Mówię, nasze te produkty pan nie chciał przyjąć, ale teraz się nazywają ładnie, pan je przyjął. Więc czasami te zmiany były wymuszone przez odbiorców. Natomiast chemia niemiecka, to są pewne stereotypy, które muszą szeptane panować, bo no pokazywano... No właśnie, jak z tym walczyć, czy walczyć, czy nie walczyć? Oczywiście, tutaj też jest rola... instytutów naukowych, które powinny wykazywać, że nie ma różnicy. Ale wbrew pozorom czasami jest jakaś różnica, bo każdy produkt też jest przygotowany dla specyfiki, dla danego oczekiwania. Zupełnie inaczej smakuje kotlet schabowy w Austrii, inaczej we Francji, prawda? Bo każdy ma swoje inne podejście i tutaj nie możemy oczekiwać, że ta, mimo że jest globalizacja, ta unifikacja będzie pełna. No, ale
ale no musimy z tym jakoś sobie powoli radzić i nie ma na to dobrego rozwiązania. Ja myślę, poza kampaniami reklamowymi jakieś sztuczki pan zdradzi tutaj, powie producentom. Nie, ja myślę, że tak. Po pierwsze, trzeba dobrze rozpoznać rynek docelowy. To jest truizm, specyfikę tego rynku docelowego. Ja tam wspomniałem też w tym krótkim wywiadzie, że no, na przykład dla nas no, to, co jest egzotyczne, to, co pochodzi, nie wiem, tam z Dalekiego Wschodu, tak? Ale z kolei trzeba pamiętać o tym, że dla tamtejszych konsumentów coś, co pochodzi z dalekiej Polski, może mieć też ten urok egzotyki, coś. To jest coś, co jest z dalekiego, zimnego kraju, gdzieś tam położonego na północy. To jest może być egzotyka. Być może na tej nucie trzeba uderzyć w te akordy. Trzeba czasami zagrać piano, a czasami fortissimo. Wszystko zależy od rynku docelowego. Trzeba umieć, tak powiedziałem, po pierwsze grać na różnych instrumentach, a trzeba też poruszyć różne akordy, różne struny tej konsumenckiej duszy. Może to być egzotyka. Dla niektórych to może być to, że naturalne pochodzenie produktu dla konsumentów, być może to jest niesłychanie ważne w krajach skandynawskich przykładowo, tak? Że to jest czysta dziewicza, niczym nieskażona natura i tak dalej. Dla innych konsumentów mogą być jeszcze inne rzeczy ważne. Czyli ten przekaz promocyjny powinien być zniuansowany, odwoływać się, znaczy powinniśmy mieć rozpracowane, że tak powiem, te kody kulturowe, które są ważne na danym rynku docelowym i umieć uderzyć w te właściwe instrumenty. I tak jak powiedziałem, no, trzeba wykorzystywać bardzo różnorodne narzędzia. Dzisiaj ogromną rolę pełnią media społecznościowe. Więc pamiętajmy o tym, że to może być świetny wehikuł promocyjny, tylko trzeba jedno pamiętać o tym, że to jest obosieczna broń, dlatego że media potrafią bardzo szybko wywindować na piedestał jakiś produkt, ale równie szybko go strącić. I że reputację kraju, produktu buduje się latami, a można stracić w okamgnieniu błyskawicznie. To jest kazus, wszyscy z Państwa zapewne znają, wielkiego giganta światowego konsultingu firmy Arthur Andersen, która poszła na dno błyskawicznie jak Titanic po zderzeniu z górą lodową. Z tym, że on się zderzył z tą górą lodową w postaci uwikłania w aferę Enronu i WorldComu, gdzie tam była kwestia fałszowania sprawozdań finansowych. I zdawałoby się ten niezatapialny Titanic światowego konsultingu błyskawicznie poszedł na dno. Erozja reputacji błyskawiczna. Czyli krótko mówiąc, trzeba być bardzo, bardzo tutaj ostrożnym, trzeba bardzo umiejętnie operować i zwłaszcza jeśli już mówimy o kształtowaniu wizerunku kraju, trzeba pamiętać o tym, że to dotyczy zwłaszcza polityków, że bardzo, bardzo rozważnie dobierać słowa. Dlatego, że jest, nie wiem, czy to powiedzenie jest z Indian, pochodzi od Indian, w każdym razie istnieje takie powiedzenie, że słowo raz wypowiedziane jest trudniej cofnąć niż wypuszczono strzałę. Więc trzeba bardzo, bardzo tutaj być ostrożnym, żeby nie popełnić jakiegoś lapsusu. Czyli pierwsze kardynalne zalecenie byłoby takie primum medyczne, primum non nocere, po pierwsze nie szkodzić. No ale to jest oczywistość, nie? A teraz ważniejsze jest to, jak skonstruować przekaz pozytywny, a co w takim razie robić, tak? No tak jak powiedziałem, no jest całe spektrum różnorodnych narzędzi. Targi, wystawy, spotkania biznesowe, również te wszystkie okazje nieoficjalne. To oczywiście wymaga też od osób, które nas reprezentują za granicą, umiejętności nawiązywania rozmów, kontaktów, znajomości języków. No właśnie, panie profesorze, tutaj też pytanie, bo COVID trochę zmienia to możliwość wykorzystania tych narzędzi. Tak, zgadza się. Targi, misje, spotkania, tak, to teraz sprawdzało się w czasie przed-covidowym. A pytanie, jak w takim razie teraz, po COVID-zie, te narzędzia możemy stosować, żeby były skuteczne, mając kompetencje w trochę innym obszarze działania. Jasne, no ale mamy przecież webinaria, mamy spotkania online, mamy właśnie media społecznościowe, gdzie można być bardzo, bardzo aktywnym. No, trzeba wykorzystywać, pamiętajmy o tym, że wchodzą już są na rynku obecne dwie generacje, które będą kształtowały konsumenta przyszłości. Pokolenie milenialsów, które już jest mocno ulokowane, czy tam 20-30-parolatków i pokolenie Z, pokolenie współczesnych plus minus 20-latków. Lada moment będzie wchodziła generacja alfa, no to jest dopiero dzieciaki, które dopiero jakby dorastają. I dla nich najważniejsze jest to, czy marka jest obecna gdzieś tam w przestrzeni wirtualnej. Więc to jest niesłychanie duża rola influencerów, youtuberów, vlogerów, ale również osób, które zajmują się profesjonalnie promocją, muszą używać tego narzędzia. Nieprzypadkowo pani, ja tutaj podaję przykład, bo mi zaimponował naszej pani ambasador Marzenny Adamczyk, dlatego że ona bardzo swobodnie się posługuje, oczywiście w języku hiszpańskim świetnie mówi i bardzo swobodnie się zachowuje, jest takim
luzem, z takim dystansem, co przybliża ją do takich normalnych, zwykłych, młodych ludzi, że a, to jednak dyplomacja to nie są tylko sztywniaki w garniturach i cały protokół dyplomatyczny, tylko to jest również normalna, ciepła osoba, z którą można normalnie porozmawiać. Więc to wydaje mi się, że to trzeba stosować różne narzędzia, również niekonwencjonalne. Tak? Oczywiście mieliśmy koncerty chopinowskie, mamy imprezy kulturalne i tak dalej, więc to trzeba wszystko wykorzystywać. Sport, całą paletę różnorodnych narzędzi. No i ta rola mediów społecznościowych. I stworzyć tego odpowiednią strategię. Ale do tego, co jest najważniejsze, potrzebna jest długofalowa strategia promocyjna, a z tym jest problem, bo to tego nie ma. Pytamy prezesa o strategię. Pytanie do pana prezesa. Powiedział pan, że coraz więcej firm spełnia wymogi jakościowe, a jednocześnie jest ograniczona liczba laureatów, którzy otrzymują to zaszczytne godło teraz Polska. Czy potwierdzeniem słów pana prezesa nie powinno być to, że ta liczba laureatów z roku na rok jest coraz większa? No, siłą znaku teraz Polska jest jego elitarność. To też pamiętajmy, że rozpłaszczenie powoduje często zejście z tej wysokiej jakości, więc tej elitarności nie zmienimy. Czyli jak jest 25 rocznie, tak jest i będzie. Ale być może to byłby też pewien element, który ułatwia identyfikację, które produkty są rzeczywiście warte uznania konsumentów. Ale uznajemy taką informację i trzeba ją przyjąć, że ci nasi laureaci, którzy na swojej półce ustawiali produkt czy bądź usługę ze znakiem teraz Polska, a produkowali inne podobne urządzenia, tamte tak samo szły w tej samej fali. Czyli jeżeli już jest napisany znaczek teraz Polska na firmie, dajmy na to Inglot albo innej, to jeżeli to dotyczy jednej kredki czy jednego tuszu, to dotyczy być może również pozostałych, więc pozostali też korzystali i korzystają, pozostałe produkty danego producenta korzystają na tym, więc to nie jest bardzo duże ograniczenie, ale tych znaków jakościowych jest więcej w każdej z dziedzin, zarówno z dziedzin przemysłowych, jak i z dziedzin rynku rolno-spożywczego, więc nie musimy się tylko odwoływać do teraz Polska, chociaż nam jest bardzo miło, kiedy się do tego odwołujemy i zawsze zachęcamy, żeby jak najwięcej, ale rzeczona mlekowita ma chyba dwa znaki, teraz Polska na sobie dwa produkty, natomiast palety produktów ma ze 100, prawda, więc już jest dany przykład. I dotyczy to każdego innego przedsięwzięcia, dotyczy tak samo firmy Blachy Pruszyńskiej, który też ma na jakąś jedną dachówkę, ale bardzo dobrze robi również rozeznanie jako cała firma. Teraz Polska jest naszym jednym z głównych sponsorów, więc możemy znaleźć odnośniki, jak się zmieści w tym gronie. Ważne jest, żeby to było dobrze kojarzone, kojarzone z jakością, no i mimo wszystko z polskością. Mimo, że mamy różne podejście co do polskości, prawda? Dla Fundacji Teraz Polska polskim produktem jest ten, który jest wytworzony w Polsce z polskich materiałów w większości, bo nie da się w 100%. Sama kwestia podziału tej słynnej złotówki na 79 groszy, czyli pozostałe 27 groszy, jest materiałów obcych, prawda? Bo nie da się wszystkich ich wytworzyć tylko wyłącznie z polskich. I tutaj do tej polskości nawiązują internauci, którzy dopytują, czy nie powinniśmy bardziej przejść na promocję w wymiarze europejskim. Bo jeżeli teraz, nawet w tych globalnych powiązaniach, będziemy bardziej myśleć w kategoriach łańcuchu wartości w Europie, to być może też pewne programy pobudzające patriotyzm europejskiego konsumenta byłyby ważniejsze, a najlepsze produkty w poszczególnych branżach, niszach mogłyby też na tym skorzystać. Myślę, że instytucje europejskie chyba pomagają. Bardzo interesujący wątek. No to ja nieprzypadkowo wspomniałem o tych oznaczeniach, dlatego że one pozwalają się przebić na tym rynku paneuropejskim, ale nie tylko, mamy ponad 500 milionów konsumentów, ale również na rynku globalnym. Ja obserwuję studentów, którzy przyjeżdżają z krajów Dalekiego Wschodu tutaj do nas na SGH studiować. Jak rozmawiam z nimi, no jakie są takie przesłanki, dlaczego oni tutaj przyjechali, to oni mówią, no tak, no Polska jest w Unii, jesteście przedsionkiem Unii i tak dalej. To jest jeden bardzo ważny motyw. Więc ja myślę, że tutaj eksploatacja tego wątku właśnie, że jesteśmy w tej wspólnej przestrzeni europejskiej, jest niesłychanie ważna. Pamiętajmy o tym wtedy, że te wysiłki promocyjne, one zostają jak gdyby zwielokrotnione. Tak? Podczepiamy się pod pewne programy być może, pewnie są inne środki, inne możliwości.
I nie chodzi o to, żeby się roztopić w europejskości, ale zachowując tą naszą tożsamość równocześnie no, skorzystać z możliwości, które daje jednak Unia Europejska. Pamiętajmy, że to jest niesłychanie ważne, ale tak jak przede wszystkim ja to z worem maniaka będę powtarzał, potrzebna jest jednolita, spójna strategia, długofalowa strategia promocyjna, której nie ma. Potrzebny jest wreszcie jakiś no, jednolity wizerunek, jakieś logotypy, nie ma. Mieliśmy już różne. Willie Ollins, który już nie żyje, zmarł, ale opracowywał paręnaście lat temu dla nas tak, ten słynny logotyp, no, który tam budził to nie był logotyp, to było hasło. Hasło, ale hasło. Logotyp też chyba, taka sprężynka czerwona. Nie, sprężynka została dopisana później właśnie. Tutaj nam się historycznie zaczyna mieszać. Tak, nie, ja przepraszam, że się wtrąciłem, panie profesorze. No pan tutaj pewnie lepiej wie niż ja, ale w każdym razie chodzi mi o to, że najważniejsze jest to, że nie mamy tego. Był latawiec, była sprężynka. Okno na świat, prawda? Okno na świat, otwarte okno, biało-czerwona flaga w oknie, otwarta na świat. No, ale do tej pory jakoś nie mamy tego. Strategii, które się kończyły też pewnymi próbami, nie zawsze trwałymi. Panie prezesie, wracając do mojego pytania. Czy teraz Europa w takim razie, a nie teraz Polska? Tak, właśnie chcę się tutaj odnieść do i to poniekąd skrzyżuje się z tym, co pan profesor się wypowiadał, bo pan profesor powiedział, że trzeba być elastycznym, ja się w pełni zgadzam. Tam, gdzie potrzeba, to teraz Europa. Tam, gdzie nie potrzeba, to teraz Polska. Bo nie możemy być jednolici, bo na rynku europejskim tylko teraz Polska. Bo my i tak już jesteśmy rozpoznawalni. Europa nie jest aż tak wielkim organizmem i przez te naście lat, prawda, gdzie prowadzimy ciągłą, prawda, promocję, czy właśnie kontakty w ramach Unii Europejskiej, wszyscy wiedzą, kim są Polacy. Tu nie ma, tu możemy prowadzić tylko działania wizerunkowe, poprawiając cały czas swój wizerunek. Ale jeśli sprzedajemy się na zewnątrz, do krajów pozapolskich, czy Ameryka, Azja, gdziekolwiek, to tak, tylko Europa, bo oni nie odróżniają kraju jako takiego, ale my na tym wręcz zyskujemy, chciałem zaznaczyć, bo Polska, jako wiele innych krajów, jest postrzegana na Azji czy dziedzinie jako kraj europejski. Bardzo dobrze, bo ileś lat, 10 lat, takie Niemcy czy Skandynawia wypracowywali markę kraju europejskiego i to jest w zupełności wystarczające, więc nie musimy tam na siłę budować swojej polskości, wystarczy tam europejskość. A to właśnie to jest ta elastyczność, o którym pan profesor mówił i to jest bardzo, bardzo ważne, tym bardziej, że świat jest odbiorcą tylko około 20% naszego eksportu, 80% zostaje tutaj na terenie Unii, więc pilnujmy tych ważnych rzeczy, tutaj bardzo pilnujmy, natomiast poszukujmy ciekawych rozwiązań dla świata, ale jeżeli się podpinamy tam pod europejski, niczym nie przeszkadza. Internauci dopytują, kto powinien być odpowiedzialny za taką promocję. Czy promocja polskich produktów za granicą to zadanie stricte dla określonych spółek i instytucji publicznych? Czy gdybyśmy wiedzieli, to pewnie ta strategia by już powstała, prawda? Znaczy my wiemy, akurat podejrzewam, że pan profesor tak samo dobrze wie jak ja, oczywiście możemy mieć różne zdania, ale doskonale wiemy kto. Natomiast pytanie jest, czy to jest realne, żeby ten ktoś to przeprowadził, prawda? Bo z punktu widzenia czysto pragmatycznego, to powinna być niezależna firma, nawet nie taka jak biedna teraz Polska, prawda, fundacja, która zajmuje się promocją. Nie mają na nią wpływu, na szczęście, dlatego jest tak długo na rynku i ma taką pozycję, bo nie ma, żadna polityczna siła nie ma wpływu na instytucję, bo ona jest niezależna. Więc taka instytucja powinna być niezależna. Ja co prawda w ramach, nie dlatego, że prezydent jest patronem honorowym fundacji Teraz Polska, ale jest troszeczkę często lekko jednak odsunięty. Zdarzają się różne niuanse, ale z założenia jest taki trochę odsunięty, no jest wybierany przez cały naród, więc to ma tę siłę. Próbowałem przeprowadzić taką kampanię na rzecz umieszczenia przynajmniej ośrodka koordynującego. Nie mówimy, że narzucającego. Koordynującego właśnie, jeśli już ma być gdzieś tak koniecznie w administracji, to w Kancelarii Prezydenta. No nie udało się. Jak się zbliża koniec kadencji, zbliżają się wybory, wtedy bardzo szybko budzą się różnego rodzaju administracyjni pionierzy i wtedy sobie przypominałem, że może trzeba takie projekcje zrobić. To nie umniejsza faktowi, że wielu poprzednich prezydentów wykonywało tę twórczą pracę, tworząc zespoły do spraw przedsiębiorczości, spotykając się z... Każdy prezydent to przeprowadzał. To nie można powiedzieć, że żaden.
na czele z aktualnie jeszcze urzędującym, nie wypominając, profesor Piotr Wachowiak jest szefem jednego z zespołów do spraw przedsiębiorczości przy prezydencie, więc tam ta praca jest wykonywana. Tylko czy ona ma jakieś oddziaływanie? Nie ma. Nie ma, bo musi być na to zgoda ogólna, prawda? A instytucji, które... Wszyscy się znamy na promocji, może tak zacznijmy. Wszyscy. To jak tu siedzimy i wiele instytucji, każda instytucja ma swój pomysł promocyjny i wie z góry, jak to przeprowadzić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak przychodzi do prowadzenia działań już wspólnych, jest problem. Każdy sektor pilnuje swojego. Ministerstwo Rozwoju wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa. Już chyba skończył się narzucony przez... Właśnie w tym momencie... Tak, kończy się chyba czas. Tylko pan profesor chciałby jakieś szybkie rekomendacje? Bardzo szybkie, nie, szybkie, tylko szybka puenta. No rzeczywiście trzeba, pożądana byłaby jakaś instytucja, która koordynuje te wysiłki. Te działania są chaotyczne, niespójne, brakuje długofalowej strategii. Przydałaby się niezależna instytucja koordynacyjna. Czy to jest możliwe? To jest trudne rzeczywiście, bo to są różne uwikłania, między innymi polityczne i tak dalej, ale to byłoby potrzebne. Wiem, że 2 lata temu zostało zawarte porozumienie między MSZ-em, na przykład a Polską Organizacją Turystyczną. To jest jakaś tam jaskółka zmian. Potrzebne byłoby takie całościowe, tutaj holistyczne podejście. Być może jakoś utworzyć nową instytucję albo po prostu jakąś płaszczyznę, która by koordynowała te wysiłki, organizacje, które się już tym zajmują, czyli MSZ-u, bardzo dziękujemy, panie profesorze, panie prezesie, za bardzo ciekawą dyskusję. A zapraszamy państwa już za tydzień na kolejne spotkanie. Tematem będzie przyszłość energetyki. Udział w spotkaniu weźmie pan prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski oraz pani profesor Grażyna Wojtkowska-Łodej z SGH. A dzisiaj dziękujemy panu profesorowi Bogdanowi Mazowi z SGH prezesowi Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, panu Krzysztofowi Przybyłowi. Dziękujemy za tą rozmowę.